Cześć, witajcie. Za mną aula, o której wspominam w tym filmie, a właściwie końcówka auli. A udało mi się jeszcze dzisiaj porozmawiać z Jackiem Kotarbińskim, który oprócz wielu projektów prowadzi też bardzo dobrego bloga o marketingu, o sztuce marketingu. Jest w tej kwestii niezłym specjalistą. Rozmawialiśmy trochę o pojęciu marketingowca, marketera, o tym jak słowo marketer zostało już trochę wyświechtane i używane jest właściwie do wszystkiego. Każdy dzisiaj jest marketerem albo marketingowcem, stosuje sztuczki marketingowe i nabiera ludzi na różne marketingowe chwyty. No właśnie, o tym co się z tym słowem stało, co można zrobić i tak naprawdę co oznacza dzisiejsze pojęcie marketera, marketoida, marketingowca. Zapraszam na wywiad z Jackiem. Polecam. Pa, pa. W jednym z ostatnich wpisów na swoim blogu przez wiele przypadków odmieniłeś słowo marketingowy. Nasza rozmowa też jest marketingowa. Będziemy mówić o marketingowcach i generalnie trochę o takim marketerach. Skurwieniu słowa marketing, marketingowy, o sztuczkach marketingowych. Ostatnio i politycy, i eksperci w mediach też mówią o rządzie, że stosuje chwyty marketingowe i PR-owe sztuczki. Czy to właśnie to pojęcie, to słowo marketing nie zostało sprowadzone właśnie do takiej gry słów oszukiwanie albo natłumaczenie się pewnych oszustw. Zrobiliśmy cię na marketingowo, tak? Albo to przecież język marketingowy, to marketingowe sztuczki. Nie jest to jakiś problem tych, którzy pracują w zawodzie marketingowca i mogą myśleć o jakimś też etosie, nawet zbitka tych dwóch słów, etos marketingowca w dzisiejszych czasach wydaje się być trochę śmieszna. Coś tutaj się komuś nie pomyliło? Tak, znaczy zostało sprowadzone, natomiast już sam widzisz, że jest sam problem z określeniem tak na dobrą sprawę osoby zajmującej się marketingiem w firmie. Czy jest to marketingowiec, czy jest to marketer? Słowo albo marketingowiec, albo marketoid, tak? Słowo marketingowiec znajdziemy w słowniku języka polskiego w kategorii słowa potoczne. Słowa marketer raczej nie, natomiast jeśli użyjemy słowa marketer w jakiejkolwiek rozmowie z osobą spoza Polski, bez względu na to, czy jest to Japończyk, Chińczyk, Niemiec czy Amerykanin, oni będą doskonale wiedzieli, o kogo chodzi. Tak? Słowo marketer jest również używane w kontekście firmy, która zamawia określone usługi marketingowe. To jest jak gdyby drugi kontekst tego słowa. Marketingowiec mnie osobiście jest pojęciem, które mi się zupełnie nie podoba. I również ze względu na pewną międzynarodowość wolę używać marketer, a nie marketingowiec. To zamieszanie dookoła słowa marketing nie jest to rzecz, która trwa od tygodnia czy od dwóch. Jest to temat, który od czasu do czasu się przewija w różnych dyskusjach ludzi, którzy się zajmują marketingiem. Wynika to po prostu z tego, że różne osoby, szczególnie w przestrzeni publicznej, używają słowa marketing albo przymiotnika marketingowy w sposób całkowicie nieuprawniony, zupełnie nie rozumiejąc, co to słowo oznacza. I tutaj jest całe zamieszanie. A może powodem tego jest to, że sam byłem w tym pokoleniu tego boomu, że jak się nie bardzo wiedziało, co się chce zrobić ze swoim życiem, to się szło na jakieś zarządzanie i marketing. Potem wiesz, jest ileś set tysięcy ludzi. Mam serdecznego kolegę, którego wprawdzie dawno nie widziałem, ale którego serdecznie pozdrawiam, który kiedyś powiedział, że zarządzanie i marketing jako kierunek studiów w jego przekonaniu to jest taki wypsiukany, wyperfumowany rynek i konsumpcja. Niestety coś w tym jest, ale to tutaj dotykamy dyskusji o jakości kształcenia osób zajmujących się marketingiem na naszych uczelniach i na ile ta jakość kształcenia przekłada się na rzeczywiste umiejętności i kompetencje tych ludzi, którzy później do tych działów marketingu trafiają. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby ludzi zajmujących się marketingiem
nie nazywać po prostu oszustami, żeby nie używać tego słowa w kontekście manipulacji, robienia sztuczek, trików, dlatego że po prostu tego typu podejście tych ludzi obraża. Obraża tych wszystkich, którzy ten marketing studiują, obraża tych wszystkich, którzy tym marketingiem zajmują się zawodowo w firmach, obraża również całą branżę marketing services, w pewnym sensie również obraża ciebie, bo ty się również w jakimś zakresie zajmujesz marketingiem, jak i mnie. I trudno mi zaakceptować sytuację, że jeśli powiedzielibyśmy, że wszyscy prawnicy to złodzieje, albo wszyscy lekarze to oszuści, w tego typu sytuacji najczęściej by się podniosły jakieś głosy środowiska zawodowego, że jest to oczywistą nieprawdą. Owszem, a ze środowiska tak, marketingowego? To co? Tak, znaczy, ja napisałem zresztą to na blogu, że nie mylmy pojęć, tak? Nie mylmy sytuacji, w której ktoś używa narzędzi marketingu do tego, żeby oszukiwać ludzi. Nie mylmy tego z rozumieniem marketingu jako po prostu określonej strategii, określonego działania, które służy po prostu rozwojowi wartości firmy, budowania tej wartości, budowania jak gdyby pewnej wartości również pracy z klientami. Tak? Tylko tutaj też jest taki problem, bo i w firmach, jeżeli ja zajmuję się wrzucaniem banerka na stronę, to zajmuję się marketingiem. Jeżeli projektuję ulotkę, wysyłam mailing, stosuję perswazyjne NLP sztuczki, zajmuję się marketingiem i zatrudnię się w takiej firmie. Albo jeszcze, jeżeli wkładam do skrzynek zaproszenia do dziadków na pokazy garnków, to też zajmuję się marketingiem. I ten, co pokazuje te garnki i zaprasza ich ludzi, starszych ludzi na wycieczkę do świętych miejsc, też zajmuje się marketingiem. Więc tak, masz rację, jest to kwestia pewnego rodzaju uniwersalizmu, tak, związanego z tym słowem, natomiast oprócz pięknego słowa jak marketing jest również takie piękne słowo jak propaganda. I te dwa słowa są bardzo słabo, blisko siebie. One są w pewnym sensie blisko siebie, z tym, że bardziej słowo propaganda i komunikacja, bo jak pewnie wiesz, w propagandzie chodzi o to, żeby nadawać tylko i wyłącznie w jedną stronę. Tak? Tym mistrzem, prekursorem propagandy był Goebbels i od tego się pewnie cała ta historia gdzieś tam zaczyna. Natomiast istotą dzisiaj działalności firm w kontekście komunikacji z klientami czy generalnie z rynkiem nie jest jednostronne nadawanie, tylko wymiana tych informacji. Ja tu już mówimy o zupełnie innym pojęciu. Jeżeli ktoś ewidentnie fałszuje, na przykład manipuluje ofertę, wprowadza jakieś gwiazdki do umowy, które mają gdzieś tam zmylić. Wszyscy to robią, dopóki to, nie ale zostają. To jest, ale jest to manipulacja, tak? Jest to taka ewidentna manipulacja klientem, która tak na dobrą sprawę z całą istotą marketingu niewiele ma wspólnego, tak? To może nie ma dzisiaj marketingu. Są pewne niuanse. Bo wiesz, bo jest taki trochę paradoks. Reklama kłamie, wszyscy chcą mnie zrobić w konia marketingowo, no to ja teraz, jeżeli chcę prowadzić swoją firmę, sprzedawać, to też albo muszę też kłamać tak jak oni, bo wszyscy tak robią, albo nie, moja reklama nie kłamie. Ja stosuję etyczny marketing. Ja mówię tylko prawdę. Jak wiesz, tutaj jest... Znaczy, wiesz, tu jest tak, że sam obszar marketingu jest bardzo interdyscyplinarny. On łączy w sobie najróżniejsze elementy, najróżniejsze obszary. Tam jest i psychologia, i socjologia, i ekonomia, badania. Tak, tam są jak gdyby najróżniejsze obszary różnych dziedzin wiedzy. Jeden z profesorów polskich twierdzi, że marketing nie jest nauką i ja się trochę z nim zgadzam. Jest to po prostu dziedzina wiedzy, która łączy w sobie jak gdyby określone umiejętności, określone obszary. Natomiast rzeczywiście, przyznam ci rację, jest to słowo bardzo pojemne i wiele różnych osób próbuje w to słowo wpleść. No, niestety znaczenie bardzo pejoratywne. Czyli jeśli ja wczoraj... Jeszcze łatwo się odmienia i wczoraj, można wszędzie... Tak, jeśli ja wczoraj pierwszy raz w życiu wziąłem do ręki pewne pismo, żeby go nie reklamować, pierwsza litera na U, ostatnia litera, no, druga litera nazwy na Ży, tak? I jest tam potężne zdjęcie z określeniem lokaj marketingu na pewną osobę, która jest wysoko w rządzie, mówiąc tak. Ja pokażę okładkę i zdjęcie, możesz mówić tutaj, wiesz, naokoło. Okay, to mnie to osobiście denerwuje, dlatego że jest to pewnego rodzaju nadużycie wobec tego słowa. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie sztukę
sztuczkę teatralną na temat nadużyć, jeśli chodzi o słowa. Obejrzyjcie Keczup Schrödera, Doman Domański, sztuka z 97 roku. Polecam, do dziś jest rewelacyjna. Okej. Okay. A, jeszcze na blogu wspominałeś o jakimś swoim dziwnym pomyśle związanym z... Można się zgłaszać przez formularz. Można się zgłaszać przez formularz na moim blogu. Chcę stworzyć stowarzyszenie marketerów, podobnie tak jak funkcjonuje to w Wielkiej Brytanii. Był jakiś pomysł. Tak, jest na to cały czas pomysł, natomiast on wymaga określonej realizacji. Tak? Nie zrobię tego samodzielnie. Potrzebuję do tego osób, które również chciałyby się w to zaangażować. Okej, okay, a to mają się zgłaszać, mogą się zgłaszać. Mogą się zgłaszać, usiądziemy, ale pogadamy, kto? Wypijmy. Ludzie, którzy się zajmują. Nie, ludzie, którzy się zajmują marketingiem w firmach. Okay, którzy są zatrudnieni po prostu w marketingu. Co mają na wizytówce specjalista do spraw marketingu? Jeżeli mają, jeżeli mają słowo marketing, to tak. Jeżeli mają specjalista albo ekspert, to nie. Ekspertem dzisiaj łatwo się zostaje, na Golden Line sobie wystarczy dopisać. Okej, okay, dzięki za rozmowę. Wiedziałem, że nie rozwiążemy tutaj specjalnie problemu i właściwie rozmowa z tobą uświadomiła mi, że z marketingiem jest jeszcze chyba gorzej niż z branżą PR, jeśli chodzi o takie bronienie swojego stanowiska, o definicję public relations. Tak. Ale ostatnio częściej się dostaje PR-owcom. No bo to wiesz, głupi PR-owiec, to już też konsumenci też raczej wiedzą, że jak coś walić, to do głupich PR-owców. Sugerujesz, że dzisiaj gdyby był Race 2, napisano by na drzwiach głupi PR-owiec, tylko głupi PR-owiec. Tak, to się rymuje. Dzięki za rozmowę. Koleżanka Śliwińska nas zabije, jak zobaczy ten bilet. To obiecuję, że z Moniką jeszcze też pogadamy o PR-ze. Monika, i wcale nie będzie lepiej. Dzięki za rozmowę. Na razie, dziękuję.